Od samego rana padał deszcz, a chmury zakryły żółte słoneczko. Ada nie poszła do przedszkola, bo miała katar i bolał ją brzuszek. Opiekowała się nią babcia. Razem zmieniły misiowi ubranko, pobawiły się w teatrzyk i upiekły ciasto marchewkowe. Co tu robić dalej? Chcę iść na spacer, poprosiła Ada. Kochanie, pada deszcz, a ty masz katar. W dodatku wiatr mógłby nam porwać parasol, odpowiedziała babcia. Ada nie miała ochoty spać, ani rysować, ani nawet lepić zwierzątek z plasteliny. Zaczęła się nudzić. Wiem, mam pomysł, powiedziała babcia. Może zaprzyjaźnimy się z deszczem. Nie lubię go, odparła naburmuszona dziewczynka. Deszcz jest potrzebny, żeby wszystkie rośliny mogły się napić wody. Każda kropelka jest ważna. Jedna podlewa marchewki, druga wpada do rzeki, a trzecia... Babci już zabrakło pomysłów. Wiem, zaraz je zapytam. Rozpromieniła się Ada i usiadła przy oknie. Obserwowała spływające po szybie kropelki i słuchała muzyki. Puk, 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 kap, kap, chlup, chlup. To była muzyka deszczu. Jedna kropelka zatrzymała się na szybie tuż przed buzią Ady. Dziewczynka uśmiechnęła się do niej. Kropelka odpowiedziała uśmiechem. Dlaczego padasz? Zapytała Ada. Podlewam drzewa, które rosną w twoim ulubionym parku, odpowiedziała kropelka. A masz siostry? Zapytała dziewczynka. Tak, jest nas wiele i razem jesteśmy deszczem. A ja mam Olka i jesteśmy razem bratem i siostrą, odparła Ada. To na pewno razem się bawicie, powiedziała kropelka spływająca z samej góry. Tak, lubimy budować domki i jeszcze chować się pod stołem. W tej chwili do pokoju weszła babcia. Z kim rozmawiasz? Z deszczem, odpowiedziała dziewczynka, a babcia poszła zaparzyć herbatę. Rozmowa trwała nadal. A my lubimy razem spadać z nieba na dachy domów, na ulice i na drzewa. Bębnimy wtedy i tańczymy w przezroczystych sukieneczkach. A czasami nawet wpadamy komuś za kołnierz. Kropelki zachichotały. O, a ja miałam deszcz w butach i w skarpetkach, powiedziała Ada. To ty nie wiesz, że gdy padamy, to trzeba założyć kalosze i pelerynę przeciwdeszczową? No wiem, ale wtedy jeszcze byłam mała i nie wiedziałam, ale niedługo będę miała 4 lata. Zrobimy dla ciebie wielką kałużę. Chcesz? Ada posmutniała. Wiedziała, że może wyjść na spacer, ale dopiero za jakiś czas, bo nie jest teraz całkiem zdrowa. Powiedziała o tym kropelkom. Nie martw się. Coś wymyślimy, żebyś się uśmiechnęła. Po chwili niebo zachmurzyło się jeszcze bardziej i lunął deszcz. Padał i padał i padał, a na podwórku utworzyły się ogromne kałuże. Nawet piaskownica zamieniła się w basen. I to ma być wesołe? Pomyślała Ada. Nagle wiatr rozwiał chmury, ukazując kawałek błękitnego nieba i zaświeciło słońce. Ojej, babciu! Krzyknęła Ada. Babcia przybiegła do pokoju i zobaczyła za oknem ogromną, kolorową tęczę. Ada uśmiechnęła się od ucha do ucha. Kropelki zrobiły jej prawdziwą niespodziankę. Bez nich nie byłoby tęczy.